Po ostatnim nagraniu, w którym prosiłem Was o to, żebyście publikowali swoje nagrania w Mono, dostałem kilka wiadomości, kilka pytań, w jaki sposób, tak naprawdę, pliki powinny być do tego Mono skonwertowane. W takim razie wyjaśniam. Cześć, jestem Krystian i witam gdzieś serdecznie na stronie Jak zrobić podcast. Ponieważ konwersja plików do Mono okazała się dla niektórych. Nieco problematyczna, postaram się dzisiaj wyjaśnić, w jaki sposób skonwertować plik stereofoniczny do mono w trzech dosyć popularnych programach. W Audacity, w programie, który chyba jest na pierwszym miejscu najpopularniejszych programów do edycji podcastów, w programie Adobe Audition, który również jest bardzo popularny i w programie, którego ja używam i którego Wam gorąco polecam do edycji swoich nagrań, czyli w programie Reaper. Zobaczmy, w jaki sposób skonwertować nagrania. Stereofoniczne do mono w tych trzech popularnych programach. Mam włączony program Audacity, jeden z najpopularniejszych w tej chwili edytorów dźwięku. Mam wczytany plik stereofoniczny, i na początku, zanim cokolwiek zaczniemy robić, to chciałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wszystko to, co robimy, dotyczy tylko i wyłącznie takich nagrań stereo. Gdzie obie ścieżki są do siebie bardzo podobne, zawierają głosy wszystkich osób, wszystkich rozmówców. Czyli na przykład mogą to być ścieżki z rekordera. W momencie, jeżeli postawimy rekorder na środku stołu, mówią wokół niego dwie, trzy osoby, to w tym momencie takie nagrania stereo jak najbardziej powinniśmy skonwertować do mono. Po prostu będzie dużo lepiej się edytowało i będzie dużo lepiej przede wszystkim się słuchało tego typu nagrania. W momencie, gdybyśmy mieli nagranie, w którym każda z tych ścieżek to jest inna osoba czyli na jednej ścieżce na przykład osoba prowadząca podcast, na drugiej ścieżce jego rozmówca, ewentualnie na kolejnych jeszcze pozostali rozmówcy i każda ścieżka zawiera co innego, tylko i wyłącznie głos tej jednej osoby, to oczywiście nie łączymy czegoś takiego przed edycją, dopiero na końcu, na samym takim końcu, już właściwie po edycji, w momencie jak montujemy z tego wszystkiego plik do, już do wysyłki na serwer hostingowy. Natomiast jeżeli mamy coś takiego jak tutaj, że większość nagrania, lewy kanał, prawy kanał, ma takie same, a tylko w niektórych miejscach one się różnią, na przykład tutaj, tutaj, ewentualnie ten fragment tutaj. To są miejsca, gdzie prawdopodobnie jedna z osób mówiła trochę głośniej. Takie nagrania powinniśmy połączyć, powinniśmy zrobić z tego mono i najwygodniej byłoby nam zrobić z tego mono jeszcze przed edycją. W jaki sposób skonwertować tego typu nagranie do mono w Audacity? Bardzo łatwo, musimy zaznaczyć to nagranie. Czy po prostu musimy kliknąć gdzieś wygodnie, tutaj z boku na tym pasku, na tym obszarze i w menu ścieżki mamy dwie pozycje: miksuj i miksuj stereo do mono. To jest ta pozycja, która nas tutaj w tej chwili interesuje. Miksuj stereo do mono, czyli tak naprawdę całe to nasze nagranie zostanie skonwertowane z takiej postaci, jaką mamy w tej chwili, do nagrania mono. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. To jest plik Mono, który zawiera Mix, czyli y, połączone obie te części, obie te ścieżki, zarówno lewego, jak i prawego kanału. I takie nagranie w takiej postaci dużo łatwiej się edytuje, i nagranie w takiej postaci również powinniśmy później publikować. To samo nagranie w programie Reaper. Reaper jest moim ulubionym programem. Jest to aplikacja, w której edytuję zarówno swoje, jak i y, nagrania, audycje innych podcasterów. I, I Reaper ma też bardzo fajną funkcję, która pozwoli na konwersję tego typu nagrań do nagrań mono. Klikamy prawym krawiszem myszy na nagraniu i w pozycji Item Settings, ja mam program po angielsku, jest do niego dostępne spojrzenie, tak jeżeli chcecie, możecie z niego korzystać. Ja nie lubię tej polskiej wersji, jak dla mnie nie jest ona przetłumaczona wystarczająco dobrze i ja z niej nie korzystam, natomiast oczywiście Możecie, jeżeli macie program po polsku, pozycje w menu będą identyczne, nazwy być może będą nieco się różnić. W każdym razie, pierwsza pozycja item settings, i tutaj mamy kilka opcji, które mogą nas interesować, jeżeli chodzi o ustawienia audio. Nas najbardziej interesuje take channel mode, i teraz, właśnie do czego? Mamy mono down mix, to jest to, co nas w tej chwili najbardziej interesuje, czyli konwersja nagrania ze stereo do mono przy połączeniu obu ścieżek lewej i prawej. Mamy do wyboru jeszcze kilka opcji wybór lewego kanału, wybór prawego kanału, natomiast nas w tej chwili interesuje tylko i wyłącznie downmix, czyli połączenie obu tych ścieżek. Klikamy i mamy nasze nagranie już połączone do mono. Zobaczmy jeszcze w jaki sposób robi się to w programie Adobe Audition. Adobe Audition jest jednym z najpopularniejszych programów do edycji audio. Ten program również, podobnie jak, podobnie jak oba wspomniane przeze mnie wcześniej, umożliwia łatwą i szybką konwersję nagrania do monoklikowym nagraniu prawym klawiszem myszy. I pod koniec mamy Convert Sample Type. Shift T, skrót klawiszowy, jeżeli lubicie używać skrótów klawiszowych, ja bardzo lubię. Polecam. Klikamy Shift-T bo klikamy prawym kapiszem Myszy, wybieramy Convert Sample Type, i tutaj mamy tą opcję, która nas interesuje. Czyli tutaj ilość kanałów. Domyślnie w tym nagraniu jest stereo, czyli dwa kanały. Nas interesuje mono. Tutaj jest jeszcze taka opcja dodatkowa. Ta domyślna wartość niech zostanie. Tutaj bym już niczego nie zmieniał. Niech to będzie tak jak jest. Zmieniamy tylko i wyłącznie tutaj ze stereo na mono. I klikamy OK, i za kilka sekund nasze nagranie jest przekonwertowane do nagrania mono. Jeżeli macie inny program, jeżeli korzystacie z czegoś innego, to być może będą te ustawienia wyglądały inaczej. Być może trzeba będzie po prostu wyeksportować plik stereo do nagrania mono. Praktycznie każdy edytor ma albo możliwość konwersji takiej w locie, jak w tej chwili pokazałem na tych trzech przykładowych programach, nagrań stereofonicznych do mono, albo ma możliwość zapisania nagrania. Jako mono podczas już eksportu do e, formatu, do pliku docelowego. Naprawdę gorąco polecam nagrywanie, albo przynajmniej publikację swoich podcastów w mono. Natomiast, jeżeli koniecznie musicie publikować w stereo, chcecie zademonstrować jakieś efekty stereofoniczne, ewentualnie macie muzykę, która. Dużo lepiej brzmi w stereo, no i oczywiście ta muzyka jest wystarczająco długa, żeby opłacało się coś takiego robić. No to w tym momencie możecie oczywiście publikować swoje nagrania w stereo. Postarajcie się jednak, żeby ta główna ścieżka, to co najważniejsze w tym podcaście, żeby było dokładnie równo w jednym i drugim kanale. Najwygodniej to zrobić po prostu konwertując nagrania do mono. W momencie, jeżeli dogrywamy do tego jeszcze potem intro, dogrywamy jeszcze do tego potem outro dokładamy być może jakieś inne elementy, być może jakąś muzykę jeszcze gdzieś w środek. To cały plik oczywiście można zachować w stereo, natomiast głos, szczególnie w przypadku jednego lektora, dużo łatwiej się edytuje. No i na końcu przede wszystkim dużo lepiej się tego słucha, jeżeli jest w mono. Jeżeli jesteś jeszcze pierwszy raz, zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału na YouTube i zapraszam również do regularnego odwiedzenia strony Jak zrobić podcast. Co tydzień staram się publikować nowy film, w którym wyjaśniam nowy problem. Problem z jakim mogą borykać się początkujący podcasterzy. A teraz idź nagrać coś fantastycznego i do zobaczenia za tydzień.